Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze w zapisie, ponieważ udało mi się podejść do Paola, ale w taki sposób, że nie zauważył, że ja mam go na plecach i teraz przesłuchuję z ziomkiem jakiegoś chyba rewidenta, więc myślę, że warto tego posłuchać. O rany, co się dzieje? Jesteśmy na łodzi? Spójrzcie, no, gość oszala. W zupie są krwiobzy. Widzicie to, prawda? Ktoś będzie się jutro zwijał z bólu. Krwiobzy pełzają w zupie. Spijają ją. No, już prawie. Może wystarczy jeszcze odrobinę. To jest nieprzytomne na szczęście. Dawaj, Paolo. Co to było? Cholera. Paolo jest piętro wyżej. Gdzie jesteś? Nie wiesz, kto cię szuka? Oczy... Tak. Nie. Nie tam. Wiem, że tam jesteś. Nie chowaj się. Jeszcze piętro wyżej. Halo? Jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Mam amulety bardzo blisko siebie. No dobra, nikogo tu nie ma. Myślę, że nadałoby zgarnąć. Olo jest dopiero tam. Też tamtą typiarę zlinkować. Dobra, na razie pusta. O, chociaż... Mam w zasięgu, to... Wystarczy. I teraz Paolo, żeby się tylko w zasięgu wzroku znalazł. Będzie wystarczająco. Wejść. Może z drugiej strony tylko. Nie ten, chcesz? Może górą? Nie. Nie ten budynek, niestety. Może jakoś... Nie. Jak na złość musi być w drugim pokoju. Spróbuję to tam polecieć. Tak gdzie się patrzy. Bardziej patrzy jedzę. Jeśli Paolo nie jest to obrócone, to powinno być okej. Okay. Co się tu dzieje? I dobrze ci tak, za zabicie mojego wyjca. Nie żyje. Co? Ej, czy on serio ma mnie na dwa strzały przez ten amulet, który noszę? Dobra. Prawka w takim razie. Dobra, to są tu krany, więc ja mogę się tak naprawdę po prostu tutaj... O, dobra, nie, bo to jest już wykrycie. A tego nie chcę. Nie chcę ani wykrycia, ani nic. Czyli najlepiej, co muszę zrobić, to podlecieć i zlinkować go od razu, po czym strzelić do niego z usypiacza. Okej, okay, dobra. Co się tu dzieje?
Dobra, usypiać, usypiacz. Wykrycie, wykrycie, ja nie chcę być wykryty. Ej, chociaż tak w sumie? Jak się jego pozbędę, to ona tego nie zauważy. On zresztą raczej też nie. Jezu, jak ja zasuwam z tym typem na flerach. Dobra, tu. Dobra, tu tutaj nikt nie znajdzie. Dobra, dobrego. Okej. Okay. Tam jest tych dwóch jeszcze. Myślałem, że ktoś kogoś znalazł, ale na szczęście nie. Coś tu lepiej. Jezu, to jest pojebane. Na stosie starych kobiet. Jak ja zadupcam z tymi ciałami, come on! Ola. Mamy też tutaj dwóch ziombli, których też wypadałoby zlinkować ze sobą. Jak tego drugiego zrobić? Muszę wypukać gorzałą cały. Nie ma miejsca, które by mnie nie bolało. Nawet palce u nóg. Może to jakaś nowa choroba? Ten drugi jest w takim dość durnym miejscu ustawiony, bo jakby ja go widzę dzięki wzrokowi, no ale... Co mi po tym? Co mi po tym, że ja go widzę, skoro nie jestem w stanie mu nic zrobić? Nie, no nie wierzę. Are you fucking serious? Dlaczego nie pojawiła mi się opcja, żeby go poddusić? Teraz spróbujmy bez wynoszenia ciała. Najpierw się zająć tym pod razem. Co, chcesz żarty stroicie? Serio? A ty nie... Nie, no nie wierzę, serio. Dobra, trudno. Zużyłem, to zużyłem. Być może jest to dziesiątkowy sklep. Jest on ta łapa. Bo to jest chyba ręka babuni łach, tak mi się wydaje. To jest jedyna osoba, która mi przychodzi na myśl w tym temacie. Dobra, tutaj widzę dokładnie te same amulety, które dostałem od niego na końcówce poprzedniego odcinka, dostałem teraz. No ale jak mówiłem, nie są to amulety, które jakoś nogami pomagają w tym, więc bardzo ładnie je sobie usunę. Mam teraz 18 kości, dwie runy mógłbym stworzyć, gdybym chciał. Proporun mam akurat dwie, no ale zbieramy kolejne dwie. Paolo miał zmumifikowaną dłoń? No właśnie. No właśnie ten mroczny bliźnie. Widziałem gdzieś, o właśnie, widziałem gdzieś obraz. Jego samego w ogóle. Ciekawe czy Sokołow mu to namalował. A jeśli tak, to czy pod przymusem? Dobra, ostrza nie mogę nosić więcej. Ale muszę sprawdziłem sobie poza nagraniem, że jeśli zniszczę strażnika dzięki ostrzu, chyba już o tym mówiłem, ale nie jestem pewny, dzięki ostrzu, jeśli zniszczę strażnika, nie liczy się to jako zabójstwo ani nic takiego. No bo wiadomo, niszczymy maszynę. Ale też nie liczy się jako wykrycie, co jest jeszcze lepsze. Zmartwienie Paola. Mindy, pilnuj się moja bratnia duszo, ktoś mnie napadł i gdybym nie zjał jak szczur, gniłbym teraz w pustce. Zakrywał twarz, ale to nie był ani rewident, ani członek najwyższej straży. Chyba ktoś spoza miasta i zna się na tym, co robi. Tyle mamy kłopotów, a tu jeszcze zamaskowana postać z zawody. Lightsing? Innym niech wyjdzie, mają się na baczności. Proszę, proszę. Oczywiście mowa o nas. I o sytuacji, która miała miejsce niedawno. Vera Morey i afiks jej skóry. To jest właśnie babunia Wach. Czy to jej prawdziwe nazwisko? Vera Morey. Pamiętam to imię.
Serio? Tylko tyle powyżej mieli? Nie powiem, z tym ociupinkę zawiedziono. O! Ty, wait, czekaj, ja mam w jakimś amulecie odzyskiwanie many? Brak powietrza, nie. To cały czas myślę, czy tego nie wypieprzyć, bo finalnie nie wiem, czy to faktycznie działa, czy nie. Picie z fontanny przywraca manę, zwiększa zasięg bełtu i min. Picie z fontanny przywraca zdrowie. Żywotność przywraca więcej zdrowia. No i proszę się szybciej z grabarzem. Okej. I prędkość wzrasta podczas chodu oraz biegu. Dobra, nie mam pojęcia dlaczego jak łyknąłem teraz tej mikstury, to nowią mi manę, bo nie łyknąłem z kranu niczego. Nieważne. Pogadajmy sobie z odmieńcą, czy raczej może bardziej wysłuchajmy, co on ma do powiedzenia. Jeśli się zastanawiasz, Paolo nie jest jednym z tych szalonych kultystów, którzy wierzą, że zdobędą moje względy odpowiednio dużą ofiarą albo kilkoma zgrabnymi ludźmi. Kompletnie go nie obchodzę. Ale postawił ten ołtarz, bo znalazł rękę starej wiedźmy, którą kiedyś znałem. I od razu zrozumiał, że może mu to zapewnić przewagę. Czasami część nas istnieje długo po naszym odejściu. Duke Serkonos odziedziczył kwitnące miasto i nie tracił czasu, odzierając je z bogactw. Cóż po sobie zostawi? A ty co wybierzesz? Kogo tu umieścisz, by skleją w całość okruchy klejnotu południa? No to jest właśnie pytanie, bo jakby ja dalej nie wiem, jaka jest opcja na użycie właśnie tego. Znaczy, jak się pozbyć i Paola, i Berna, bo wiadomo, mogę zanieść jednego do drugiego, w tym przypadku na ten moment. Paola do Bernaj, no i jak będę z nim szedł, no to jestem nietykalny dla rewidentów. Aczkolwiek, no szczerze, ja bym go wolał gdzieś sobie po prostu zostawić w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby nic mu się nie stało. Jeszcze coś. Książka. Okej, było to coś nowego. Dzida po prostu z nim, to jest przejebane. Jakby chcę go odstawić, to tego odstawię. Paolo musi zacząć wykonywać lepszą robotę. Dobra, oni się widzę nie ruszają. Ale na wszelki wypadek lepiej schowajmy budynkę. Myślę, że tu będzie odpowiednie miejsce. Dobra. Dobrze, że ja nie... Dobrze, że ja nie jestem w stanie zabić kogoś tym dociągnięciem, bo by na przykład za bardzo grzmotnął go petyną. A nogą? Coś innego. Wciąż przy mnie trwa. Jeszcze bardziej. Mogę ich zdjąć teraz. Tylko pytanie jak? Znaczy no, w sumie? Chyba nie muszę tego miejsca, które by mnie nie bolało. Nawet palce u nóg. Nie czekaj więc na... Nie. Brominę muszę wybrać. Światło nie zagości w tej krainie. Chyba jeden ładunek to w ogóle zużyło, co jest najlepsze. No dobra, to widzę, jest taki ślepy zaułek, taka alternatywa do Paola. Mi niewiele dająca, przez to, że cały czas tutaj stali. No, ale nie mam też za bardzo na co narzekać. Obaj są schowani, nic się tu raczej im nie stanie. Paolo też na razie może tu leżeć. Teraz muszę tak, wrócić na dół po amulet i tutaj gdzieś w tą stronę jeszcze jest inny amulet. No, tylko z tym jest drobny problem, bo to gdzieś tam. O, a nie, tu jest na piętrze. Dobra. Że niestety kręci się do domu wyjców. Ale żało mu się, nie zamierzam przepraszać.
kurde, mogłem go dziabnąć. Co się tu dzieje? Kurde! Z kiedy jest zapis? Z kiedy jest zapis? Sprzed 3 minut? Okej, okay, sprzed gadania z odmieńcem. Albo czy wróć. Po gadaniu z odmieńcem, czy najpewniej po odblokowaniu tego widma, nie? Dokładnie. Dobra. Ale okej, okay, to tak. W sumie tych nie muszę nawet właśnie tykać. Nawet mogę w sumie tę dwójkę tak o tu po prostu zostawić, no bo tutaj raczej nikt nie idzie. W ogóle. Ta dwójka praktycznie tylko tam siedzi, więc... Nie chcę tam siedzieć dalej. Dziwne czasy. Jest jakoś inaczej. Ale Paola muszę sobie zabrać. Tutaj chyba to jeszcze muszę tylko dodatkowo doczytać sobie do tego. Dokładnie. Dobra, nie. Gdyby to był obraz do wzięcia, to miałbym taką plamę, żółtą plamę po prostu. Dobra, tutaj nikt go na pewno nie znajdzie, ale połóżmy go. Niech to tu jest. Teraz dobrze. Kiedyś, gdy chciało się umyć, skakowało się po prostu palce u nóg. Teraz... No, mam nadzieję, że... No. Nie jestem żadną szumowiną. Winna była napluć mu w oko. Tak trzeba było zrobić. Następnym razem. Dobra, to się chyba nie liczy jako wykrycie. I tak może wezmę wolny dzień, przejdę się wzdłuż brzegu od morza. Nie, w życiu się nie zgodzą. Się skradałem. Wciąż czuję smak tej śluzy. Może baba ma rację i warto czasami umyć zęby. Dobrze. Nie. Jest! Dobra. Niestety była to moja ostatnia strzałka usypiająca, więc to jest... To jest duży problem. To też niestety był duży problem. O cholę! Nikt to nie zauważył, dosłownie przybiegło pod mnie. Pełty. Ale kurde, literalnie jakby mi teraz zaliczyło normalne położenie tej baby na glebie, a nie pierdolnięcie nią o tego. The fuck? A Jezu, dobra, to jest maska. Boże, ale patrzcie, plan. Podczas skorupa granatu. Pierwszy plan. Ciekawe, czy ostatni w tej misji. Jedyny plus tej sytuacji, poza oczywiście pozbawieniem chyba przyjemności z zgarnięciem tutaj, no praktycznie bez większych trudności, no to, że no, zniknął stąd, więc mogę szukać dalej tej... Znaczy szukać, mogę teraz przejść do tego amuletu. Śmieć miesiącu pieśni dla was. Dobra. Biuro Durante. Duranta. Bernardzie, Durante wpadł w ręce chłopców z kongregacji, a to oznacza, że mają klucz do jego biura, a może nawet powiedział im, jak rozpracować zamek Jindosha. Musisz jakoś otworzyć drzwi do biura Duranta i nie, spalenie całego budynku nie wchodzi w grę. Zacznij też zanosić jedzenie staremu Stiltonowi, dopóki nie znajdziemy kogoś, kto zastąpi Duranta, kiedy już otworzysz jego biuro. Znajdziesz tam wszystkie szczegóły, bądź bardzo ostrożny, wchodząc do posiadłości Stiltona. Jeżeli rewidenci mają szyfrę do zamka Jindosha, też mogą chcieć tam zajrzeć. Podpisano Paolo. Klucza nie mam. Mam oczywiście klucze uniwersalne, czyli granaty, ale to niestety zaalarmuje wszystkich w pobliżu. Ale niestety nie widzę tutaj opcji na wejście. To jest dziwne, bo tu jest zwykłe okno, więc nie wiem, czy nie mogę po prostu otworzyć tych żaluzji i sobie po prostu wejść do środka, no ale... Dobra.
Na razie patrzę, to jest chyba sali. W ogóle to jest druga ta para drajków, których mogę posłuchać. Czy to pustka? Przeklęty odmieniec, to ty! Nie, to nie, ale widać, że z tym to sobie nie pogadamy za bardzo. Facet raczej nie jest w nastroju. I to nie tylko do rozmowy ze mną. Był wejców, mógłby prosić. Otwieraj te skrzynie. Mułki nie wezmę. Strzałkę z usypiaczem chętnie. Wyjących bełtów muszę w sumie spróbować, jak teraz wygląda ich użycie właśnie po tych upgrade'ach. Ładnie, to plan. Kolejne strzałki usypiające, to mi się podoba, więcej na boi. To jest gościu, to jest ten, którego ja ogłuszyłem, żeby złapać Paola. Dobra, i tu gdzieś jest ten amulet na stoliku. Zaraz obok rybiej kości, spoko. Eliksir z połowa. Co tam się trafiło? Prędki dręczyciel. Brzmi ciekawie. Ruch ze schowaną bronią jest nieco szybszy. Nie jest mi tak już mega potrzebne, więc poproszę o jedną kość z tego amuletu. Już mam ich 20. Spoko. Choć jak mówiłem, nie jest to jakieś coś mega priorytetowego dla mnie. Ale dobra, spróbujmy teraz dostać się. O! Chyba, to warto wiedzieć, że tu było takie wejście. Tak się mogą, tak widzę, po cichu dostać z tego. Ja, z poziomu dachu. Zakładam, że mogę tu po prostu strzelić, to zniszczyć, ale jak mam strzelać, to wolę z bełtów, bo one są cichsze. Dobra, zanim strzelę z pistoletu, zapis. Co to było? Aha, to jest nie do zniszczenia. Co to za hałas na pustkę? Masz coś? Rozproszyli się przynajmniej. Nie rozpraszać się. Szukać wszędzie! Czy gdzie? Nie do mnie. Ważniejsza. Ona. Nie no, weź! Pomocy! Dobra, fair enough, no nie zauważył mnie typ, tylko ten grajek, no ale still. Dobra, trudno. Ale przynajmniej już wiem, że tego nie mogę, że nie warto tu strzelać. A takie pytanie, gdzie się w sumie znajdują, kurde, ci typiarze? O, tu się da jeszcze jakoś wejść. O, trzecia droga? Może? O, nawet że tak. Przejście. Od strony ulicy. Oczywiście, że była tu pułapka. Do dobrego, że nie oberwałem. Gdzie jestem? Zamek? Okej, tu mnie nie było, ewidentnie. Które proszę? Poza linię. Czy linię? Poza zasięg ich wzroku. Powietrze śmierdzi. Dobra, Paolo dziś czużą szczyną. Na dachu oczywiście. Tam, gdzie jestem najbezpieczniejszy.
Ale chociaż blisko tego miejsca? O, powiedzmy, że tak. Ja. Tak, tu bym mógł wejść, tylko oczywiście nie od tej strony. Nawet tutaj mi ten mój... Tu mi nawet nie pomoże moje te... Ta moja postać cienia. O, ale to jest jak znalazł. Ja pierdolę, no niewiara. Musiała się akurat tutaj jakaś baba, nie powiem, że zespałnić, bo wiadomo, nie zespełniła się, po prostu jej nie widziałem. Ale akurat jak mam tutaj... Jakie ciało? Kto z was znalazł ciało? I kogo? To jest chyba u Paola w ogóle. Dobra, bo ja mi się udało na trawę. Na górę. Na górę. Ale nie po co tak oszczędzam. Przecież mam tutaj nie dość, że pełno kranów, to jeszcze ten. Jeszcze mam formułek od cholery. Ja się będę w to bawił. Dobra. Okej, okay, Paolo jest piętro niżej, więc wiadomo, jemu się nic nie stanie. Przydał się kubek czegoś chłodnego. Czy piętro? Nigdy nic nie mówią. A nie, jego zostawiłem tutaj. Nie jestem głupi. Dobra, to będzie szybka akcja. Dobra, chętnie to znaczy sobie... Nie, nie, czekaj chwilę. Czy to są w ogóle... Powietrze tutaj jest... A nie, dobra, nie, okej. Nawet nie ma co próbować, bo to są znowu te drzwi jak do czarnorynkowego sklepu. Czyli tutaj jeśli nie mam klucza, no to tyle mnie widzieli. Nie wejdę sobie dalej. Więc dobra. Zabieramy Paola. Jest jakoś inaczej. Inaczej w zły sposób. Ktoś się co się tu dzieje? Kurwa. No nie, skradałem się. No chodź, nic ci nie zrobię. Myślę, że mnie usłyszeli, ale nie, po prostu mnie jeszcze zobaczył. Mówiłam, że to nienormalne kaszleć czarną flegmą i że trzeba iść natychmiast do lekarza. No zadrzeć z jednym wyjciem. Co, posłuchał mnie? To jak ze wszystkimi. Skąd? Skopiemy ci ten lek. Co? Kto otworzył te drzwi? Idź. Może to po prostu wiatr. Tak, może. Dobra, nie wiem, zapis. Jak to się zaspierdoli, to będzie szlak. Hej, a ty niby... Wow! Musiałem otworzyć pysk, nie? Musiałem otworzyć japę i to wszystko wykrakać. Dobra, krwiokzy nie robią się nic. Co się tu dzieje? Nic takiego. Halo, jestem kto? Nie zm... Jajasę robisz? Super. Super, ja myślałem, że tylko te chmary krwiokzów mogą coś zrobić z ciałami, ale nie, jeden zwykły też wystarcza. Dobra, sobie zróbmy tak, zostawmy te minę tak czy siak, ale zwapmy ich tutaj bełtami. Przekazujemy te krwiokzy. Co to było? Na pewno ma przy sobie pieniądze. Aha, zajebiście. Zajebiście. Zostawienie tego tak po prostu też jest ryzykowne. Out. No cóż. Dobra, ale to jest bardziej bezpieczne po prostu. I ponownie.
minka. Hałasu. Całe zerno. Nie wiem, czy to się liczyło jako wykrycie, mam nadzieję, że nie, ale jeśli tak, warto było. Oj, warto było. Dobra, w sumie? Ja tak tutaj przyciągnąć przecież. Czy ona przeze mnie przenika? Dobra, w razie czego mina ma jeszcze jeden ładunek, więc powinna się uporać. Jezu, nawet tą sięgło? Ja pierdolę, jaki to zasięg. To jest ze sprawą tego upgrade'u, który sprawia, że ten... że może to trafić w dodatkowe cele. Ale to nadal jest naprawdę spory zasięg. Tam jest przyszłek rewidentów. Będziemy się powoli w tym kierunku udawali. Chyba jestem w stanie tędy tam jakoś przejść. Przez ten teren tyńców. Tak mi się wydaje. Jest to już przejście faktycznie. Dobra, stop. Zanim tam wejdę, wiadomo, zapis. Nawet sobie jeszcze manualne zrobię, bo dawno tego nie robiłem. Hello. Okej. Okay. Daj spokój. Co? Studio Srebrnych. Okej. Okay. Co jest w pobliżu? Amulet, jeden tam. Jeden jeszcze w tamtą stronę. Jeden jest tutaj wyżej. Ale pytanie, czy faktycznie potrzeby tego klucza, czy mogę po prostu zbić szybę i wejść tak po prostu przez okno? Dobra. Czy już tu byłem? Gdyby Duke nie nakazał, by kopalnie pracowały dzień i noc, nasze dzieci nie krztusiłyby się we śnie od pyłu. Łatwo jest winić Duke, ale wszyscy utrzymujemy się dzięki zyskom z przemysłu. Kopalnie decydów. Co się znowu dzieje? Serio? Serio? Która mnie zauważyła, bo obie były obrócone tyłem do mnie, kiedy ja za nimi przychodziłem, a nie narobiłem w ogóle hałasu. Co? Dobra, nie wiem, czemu cię nie dociągnąłem, tak jak wcześniej. Tak, no skradam się normalnie. O, może nawet mogę się przez dach dostać. Bardziej nie będę potrzebował klucza. Jaki jest minus tego? Jeśli chcę się dostać dachem, to muszę odpowiednio się wspinać tutaj. Czyli przemawia przede mnie arogancja, jeśli mam nadzieję. No mogę to zniszczyć, żeby mieć przejście później. Czy to jest amulet? No i proszę, zaraz obok. Dobra, tam już widzę, pewnie będzie ten teren rewidentów. Gdzie jest zamek Jindosha? To bym chciał namierzyć jeszcze. Muszę schować. Zamek jest tam. Dobra. Przyczółek. Na dach raczej nie uda mi się wejść. To nie chcę też Paola tak tutaj zostawiać, bo to się może źle skończyć. Dobra. Ale tutaj raczej będzie względnie bezpieczny, więc... niech sobie tu jest. O! Będę poleciał teraz. Psa. Mamy typa. Mamy typa, dobra. Ten stoi tak o nawarcie. Dobra, przetestujmy mroczne bliźnie.
Czekajcie, jak to działa, tego muszę zobaczyć teraz, jak to działa konkretnie. Mroczne bliźnie. Wzywasz cień, który odwraca uwagę wrogów. Będzie znikać, dezorientując przeciwników. Zniszczony znika, pozostaje po sobie chmurę, która przez kilka sekund unieszkodliwia. Okej, dobra. Czyli to jest takie dodatkowe unieszkodliwienie. Przydałoby się tę jedną runę jeszcze mieć przy sobie. Niestety w pobliżu takowej... Dobra, w pobliżu takowa jest, ale jest aż tam, w tym przyczółku, więc no... Jest to cienko. Dobra. Czekajmy. Coś błyszczącego, to świecidełko, błyskotka. Dzień i noc. Nasze dzieci nie krztusiłyby się we śnie od pyłu. Łatwo jest winić dziełka, ale wszyscy utrzymujemy się dzięki zyskom z przemysłu. Kopalnie decydują o życiu tego miasta. Nie. Duke mógłby eksploatować je tak, jak jego ojciec. Na tyle intensywnie, by utrzymały miasto, ale bez zasypywania nas pyłem. Jak? W Karnacu żyje teraz dwa razy więcej ludzi. Gdyby kopalnie wyhamowały, połowa mojej rodziny straciłaby pracę. Jaki jest sens dać się wpędzić przedwcześnie do grobu tylko po to, by przez jakiś czas mieć na jedzenie? No właśnie żaden. Się. Czekamy. Cyk, cyk. Wbijamy z kramu. No i pulmany. Dziękuję. Gazetka. Duke urządza ceremonię inauguracyjną. Ciekawe, na czyją cześć. Będę lepiej zamykać drzwi, które były zamknięte. Ktoś właśnie nie nabrał podejrzeń. Srebrna szkatuła za 150. No jak na razie jedyny przedmiot, który tyle kosztuje, który znalazłem. Wiadomo, za 200 też znajdowałem, ale 200 jest sztuk złota, tak jak w poprzedniej części 300. To jest kwota zarezerwowana tylko i wyłącznie dla obrazu. Cyk, dobra. Wyszedłem. Dobra, skoczę tutaj tak po prostu. Szczęście. To się nie wpisałem trochę. Ja dobra. Z dystansu mogę zdjąć w takim razie z kuszy te deski. Nawet nikt to nie robi problemów, co mi się bardzo podoba. To jest pytanie, czy jest tutaj gniazdo z... Uż nie, chyba nie. Chyba nie jest nic związanego z krwiegzami. Tak więc tylko na plus. Prawka, mamy coś związanego z krwiegzami, ale nie jest to budynek przez ów krwiegz opanowany. Amadeo Monte. Artysta rysuje reklamy i portrety dla gazet. Mieszka nieopodal stoczni. Wpadł na mnie, gdy ograli go z koszuli w Crown's Hand. Ma, zdaje się, ciekawą dziarę na plecach. Bardzo chcę obejrzeć ją dokładniej. Spotkaliśmy się. Gość ma bardzo nietypowe tatuaże. Może spotkam się z nim jeszcze raz czy dwa. Dokładnie je sobie przerysuję. Jest całkiem do rzeczy, więc nie ma problemu. Muszę tylko uważać, że ktoś chyba z nami łazi, pewnie jeden z tych miękkich siurków z kongregacji. Cholera, dorwali go. No i ciekawe. Tak drapieżny. O, pryzmat za 150. Okej, to może jednak pryzmat znalazłem gdzieś wcześniej. Zabójstwa ze skoku odnawiają trochę zdrowia. Nie podziękuję, nie zabijam. A jak się już dowiedziałem jako Daud, niestety zabójstwo to zabójstwo. Ogłuszenia niczego tutaj nie zmieniają. Czy to jest coś cennego? Nie. O, coś przypomnie sprawdzić wieloryba. Dobra, tu jest raczej pusto, więc mogę chodzić tak po prostu, bez skrępowania. U klucz elektryczny, to z chęcią przygarnę. Jedzenia. Mamy, nie muszę regenerować. A już sery ma full kluczy? Szkoda. Ale w sumie na bieżąco ich też nie wykorzystuję, tak jak korwo, nie?
bo nie, co jak co, ale w tej części albo ja się jakiś lepszy zrobiłem w skradanie, bo częściej unikam alarmów stawianych tak po prostu przez wrogów, no albo tych alarmów ustawiono tutaj jakoś mega dużo. 40 minut odcinka, ale wiecie co, jeszcze bym tutaj kurde poleciał. No dobra, może dobra, najpierw przetestuję jak działa te mroczne bliźnie. Na co ty liczysz, ciemna maso? Dawa! Ha, po prostu klona tworzymy, który odwraca uwagę. Dobra. Ale okej, okay, najlepsze jest to, że to się chyba nie liczy jako wykrycie, więc nawet w sumie nie muszę nic tutaj robić, mogę wracać dalej. Ale... przejdźmy sobie... tędy. Proszę bardzo, jak mi to zaprowadzi. Wychodź gdziekolwiek jesteś. Wiesz, że cię znajdę. Halo? Jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. No już, co? Nie mam czasu na zabawy. Takie pierdoły trochę. Znaczy pierdoły, taki skrót czy tam... To zdecydowanie był strzał. Nie wiem, kto strzał. Tak, nie masz najmniejszych szans. Jest tam kto? Nie. Za późno. Lepiej przeszukać okolicy. Lepiej to mi wejść kurde wyżej. Nie. Dobra, pies mnie wykrywa. Ciekawe, co to było. Dobra, mogę wejść chyba na górę. Szukać lepiej! Póki nie wyciągniemy się z twojej nory, szczurze. Nic tu nie ma. Miejcie oczy otwarte. Musimy znaleźć tych heretyków. Jak bracia? Jest tu ktoś? Pokaż się. Jestem bliżej niż sądzisz. To jest w ogóle intrygujące, bo ja tak naprawdę gdybym chciał, to mógłbym teraz po prostu ten, nie? Nic. No, prawie na pewno coś się tutaj działo. Następnym razem się uda. Przez to, że otworzyłem ten zamek, mógłbym się teraz do tego domu Stiltona, ale wiem, chcę się najpierw pozbyć zarówno Paola, jak i Verna. To właśnie w sposób niekrwawy, ale niestety, co niestety nie wiem jak to zrobić. No, ale za to już widzę, gdzie jest Bern. Na bankach się znajduje właśnie tam. Brawo, Emily. Już się udało. Jakim cudem ci dwaj się nie obudzili, a ten nie zwrócił na to uwagi? Powiedzcie, to jest jakaś pina teraz. Wciąż żadnych wieści od naszych sióstr. Dziwne, bardzo dziwne. Muszę czerpać siły od braci. Czyż bowiem nie jesteśmy jednością? Dobra, nie wiem, czy to się liczyło jako wykrycie, ale szczerze nie chcę mi się już tego wczytywać, więc po prostu pójdę w to tak, jak jestem. Nie? Jak było wykrycie, trudno. Jak nie, to zajebiście. Budzik, żeby w razie czego kogoś tu zwabić, ale z racji, że mam tutaj teraz trzech typów przeze mnie unieszkodliwionych, to może lepiej tego nie robić. Więcej pocisków. Fajnie, że to jest w ogóle jeden typ totalnie zaraz za drzwiami, nie? Tylko fakt tego, że tutaj coś ala ściana. Przewróć, że te płachty robią za ścianę, to tego nie zauważył. Reszta też widzę, nigdzie nie wybiera, więc... raczej mogę ich tak zostawić. Ale nikt tu nie przyjdzie, no to będą bezpieczni. Czytaj, A nie zginą, B mnie nikt nie wykryje. Chociaż w sumie przez te bliźnie to już i tak jakby mnie wykryli. Ale podkreślam, tylko tak jakby. Jezu, cały czas czekam na ten amulet, który dostałem jako Daud, nie? Mam tylko szczerą nadzieję, że nie dostanę go tak jak Daud w ostatniej misji fabularnej. 45 minut. Dobra, to jest na punkcie wyjścia, nie? Na górę?
Ten gość jest sam. Idzie pies. Z tym, ale okej, oni tam chyba zostają. Przejdźmy tutaj. Dobra. Znaczy, w sumie on cały czas tego pisze, więc szczerze mógłby tutaj totalnie zostawić i totalnie nie robić. Nic ani jemu raczej to nie zrobi. Tutaj coś cennego. Jest jakaś notka. Zatrzymanym był mężczyzna imieniem Durante. Przyznał, że od czasu do czasu wchodził do domu Aramisa Stiltona. Zmarł jednak, nim zdążył ujawnić, skąd wziął kombinację do zamka. Zatrzymany nie znam już do niczego potrzeby, jednak jego dobytek został przeniesiony do gabinetu wicerewidenta Berna, gdzie ma zostać poddany inspekcji. Brat Tenus zajął się ciałem zatrzymanego. Okej. Okay. Wybór z przysłów rewidentów. Okej. Okay. Przedmioty fabularne, klucz do powodu konfiskaty. No i nowy objective, znajdź rzeczy Duranta. Teraz obok jest runa. To raczej nie jest gabinet Berna, coś mi się wydaje. Ale nadal warto mi się tu zajrzeć. Tam też tutaj mamy. Okej. Okay. Jeszcze więcej pocisków. Zapis. Okay. Dobra, klucz, sztabki srebra. O, to intrygujące. Sny pustki, albo sny opustce. Jedno z dwóch. I tutaj coś jeszcze jest. Rybia kość i chyba coś do odwrócenia uwagi. Tak mi się wydaje. Kurde, nie chcę robić kroku. Nie wchodzę. Mogę budzikiem tego, dobra, to mogę pewnie po prostu zniszczyć. Dobra, bo zostawmy go tu po prostu. Bądźmy jak równie. Jeden amulet tam. Ma się pusto. I amulet tu. Dobra, jak mówiłem, ulepszamy teraz to bliźnie. Więc tu idziemy w to. Tak, chcę to wykupić. Okej. Okay. Dobra, nie wejdę w... Znaczy nie wejdę. Nie użyję windy, ale mogę po prostu się spiąć. Okej. Okay. To nie sądziłem, że gość się może zorientować, że zarąbałem gnata. Warto wiedzieć, że może. Dobra. Gabinet wicerewidenta, to chyba na tym piętrze. Jezu, to jest to i to jest to. Ja nie umiem przestać. Ja gdzieś się wciągam w tą gierkę, nie? Dobrze mi się gra. Duke niedługo upadnie. Widziały to siostry. Ja zaś czuję to w kościach. Klincz z wyjcami musi się w końcu rozstrzygnąć. Jeśli ostatecznie usuniemy Paola, będziemy mieć ogromne wpływy w Karnace, na całym Serkonos. Tuzin rewidentów zginął, próbując pokonać Paola. Zadawaliśmy mu śmiertelne ciosy, a jednak następnego dnia powracał. Nie wiem, jakich sztuczek używa, ale nawet prastara muzyka nie działa. Podejrzewam, że Paolo posiada jakiś nieczysty artefakt. Dobra, zanim to zrobię, quick save. Trzeba więc go zabić dwa razy w ciągu jednego dnia. A Duke nie chce pomóc? Duke nie jest naszym sojusznikiem.
Wygnał mnie z wielkiego pałacu i robi wszystko, by wypędzić kongregację wszechludzi z Serkonos. No! Waży, gdy kazał mi opuścić dwór. Coś złego dzieje się z ludźmi, którzy za długo żyją w pałacach. No ciekawe, co takiego. Dobra, czuć pewność, że jest ich tutaj tylko czterech. Ale no to wygląda, że tak. Dobrze. Nie serce. Dobrze. Właśnie teraz. Ej, ty! Tu nie wolno wchodzić! Oczywiście. Czyli dobra, muszę tego typa ustrzelić po prostu wcześniej.